Witam serdecznie. Namalujemy tym razem zimowy pejzaż, który będzie posiadał również namalowaną przez nas ramkę. Imitację drewnianej, prawdziwej ramy. Format płótna jest niewielki, 30 na 30 cm. Zanim zaczniemy pracę malarską, dobrze jest określić kształt i wielkość naszego obrazka oraz ramki. Proponuję odmierzyć 7 cm z każdej strony i przykleić w taki sposób taśmę papierową, aby stworzyć dokładnie duży, szeroki rozmiar samego obrazka. Zaczynamy pracę gąbką, zwykłą kuchenną gąbką, od nałożenia kilku odcieni na niebo. Przede wszystkim bieli, odrobinę pobieramy również sobie ciemnego błękitu, troszeczkę fioletu i staramy się co najmniej do połowy naszego obrazka zamalować obszar nieba. Gąbka może być lekko nawilżona, ale nie może być za bardzo mokra, tak aby farby mogły w sposób naturalny rozcierać się. Możemy gąbką pracować w różny sposób, zarówno wchłaniając farbę, pocierając, tworząc rodzaje takich kółeczek, a także delikatnie, leciutko dotykając, później przecierać jeszcze w różnych kierunkach. Możemy również lekko dotykać gąbką farbę, tworzyć w ten sposób taki bardzo delikatny rodzaj topowania, który stworzy nam wrażenie takich naturalnych chmurek. Na dole po lewej stronie dodajemy nieco więcej od razu ciemniejszych kolorów, ponieważ tam powstanie w późniejszej fazie fragment lasu na trzecim planie i potrzebujemy mieć nieco więcej cienia. Teraz do pracy powinna przystąpić szpachelka oraz pędzle, które pomogą nam jeszcze delikatnie rozłożyć sobie farbę. Duży pędzel jest suchy i tylko bardzo delikatnie nim rozcieramy w tej chwili, popatrzcie, farbę. Ale niebo jest cały czas jeszcze za ciemne, więc tutaj dużą rolę spełni szpachla. Teraz do tej bieli dodałam troszeczkę koloru cieplejszego. Ten taki żółty odcień koloru, który widzimy po prawej stronie na palecie, to jest tak zwana żółć neapolitańska. To jest bardzo przydatny kolor, szczególnie jeżeli chcemy rozjaśnić sobie i rozświetlić takim ciepłem niebo, ponieważ zwykła żółć albo ochra czy siena zawsze niestety wejdą nam w relacje z błękitami i stworzą jakieś dziwne odcienie zieleni, które zupełnie nam nie są potrzebne, gdzieś tam w górnej partii nieba. Natomiast żółć neapolitańska jest bardzo bezpiecznym kolorem, który tylko ociepli, a nie zazieleni. Dlatego warto naprawdę zawsze taki odcień gdzieś posiadać. Delikatnie przykładając szpachelkę, można rozmasowywać bardzo ładnie farby, tworząc niezwykle łagodne przejścia, takie melanże tak zwane, czyli przejście od jasnego do ciemniejszego koloru, bardzo delikatne, takie swobodne. Tam mamy już ładną partię nieba. Bardzo jest ważne, żeby to niebo poza tym, że ma różne, zwróćcie uwagę, odcienie i chmury, żeby było właśnie namalowane takimi łagodnymi przejściami, melanżami. Ponieważ malując szpachlą, wprowadzając później różne grube faktury, elementy takie wystające farby, dobrze, żeby ona się zderzała, ta właśnie plama szeroka, płaska z tymi mocniejszymi dotknięciami. Wtedy obrazek zawsze będzie wyglądał bardzo efektownie. Kantem szpachelki pracujemy cały czas na mokrej farbie. Ani razu tutaj nie będę suszyła w trakcie obrazu, dlatego że
farba, która jest mokra pod spodem, będzie nam tutaj bardzo pomagała na różnych etapach pracy, ponieważ po pierwsze będzie łączyła się z kolorami, które będą nanoszone gdzieś tam dalej w następnych etapach, a ponadto ona również pomaga nam na przykład kantem szpachelki wyciągać jakieś pojedyncze chociażby elementy, fragmenty drzew. W tej chwili po prawej stronie obrazka zaczynam małą szpachelką budować domek. Ten domek musi być bardzo mały, delikatnie zasugerowany, dlatego że znajduje się on zupełnie daleko od nas, na trzecim planie i ważne jest, żeby on nie był też zbyt wyraźny. Cała kolorystyka trzeciego planu jest ciemniejsza, ale dodawane były również domieszki granatów i fioletów. Czyli pamiętajcie o tym, że trzeci plan, który musi być podległy również rodzajowi perspektywy powietrznej, to znaczy, że część kolorystyki nieba wpływa bezpośrednio na to, co malujemy. Czyli zarówno domek, jak i jakieś elementy wystających tam drzewek mniejszych czy większych po lewej stronie tego lasu, wszystko posiada domieszki tych samych kolorów, które znalazły się wcześniej na niebie. Dzięki temu obraz będzie wydawał się po pierwsze spójny kolorystycznie, a po drugie będzie dobrze zastosowana perspektywa barwna i powietrzna właśnie w trzecim planie. Będziemy widzieli, że to rzeczywiście jest wszystko naprawdę daleko. Jeszcze odrobinę jakichś światełek, popatrzcie, mała szpachelka ostro zakończona daje nam możliwość takiego ładnego manewrowania, jeśli chodzi o szczegóły. Czyli właściwie jednym pociągnięciem boku szpachelki możemy zrobić ładne okienko, ładny fragment dachu. No i pamiętajmy o tym, że pejzaż jest zimowy. Teraz na drzewa, które pojawiły się na pniach tych ciemnych, szaro-niebiesko-fioletowych, dodajemy sobie troszeczkę takiego tapowania. Możemy to zrobić zarówno szpachelką, jak i gąbką, ponieważ na koronach, na szczytach drzew chcemy, aby pojawił się również śnieg. I te szczyty powinny gdzieś tam właściwie zacząć mieszać się w pewnym momencie z niebem. Więc ta kolorystyka i farba, która jest jeszcze mokra pod spodem, powinny w pewnym momencie zacząć zupełnie gdzieś tam zanikać, łączyć się ze sobą. Dzięki temu my odczytujemy to jako obraz daleki, ale jako obraz również zimowy. Wprowadzamy odrobinę sobie jaśniejszych kolorów, tak, pod drzewa, tam będzie jakaś partia śniegu, natomiast teraz mniejszym kałankiem, czyli tym małym pędzelkiem z dużą domieszką wody, spróbujemy sobie narzucić rysunek, który pokaże nam dalszą partię obrazu. Na pierwszym planie pojawi się fragment zamarzniętej rzeki. Oczywiście jeszcze fragment gdzieś tego pejzażu śnieżnego, natomiast sama rzeka na początku powinna być ciemna, ale nie jest to czerń. Zdecydowanie do samej czerni jako dodatku tego ciemnego koloru przede wszystkim dodajemy granat, dodajemy odrobinę fioletu, ale także jakiegoś ciemnego brązu, który powinien gdzieś na pewno delikatnie ocieplić ten nasz kolor, tak żeby on był ciemny, ale z domieszkami tych różnych barw, które były dodawane do tej pory. W ten sposób nasz pejzaż nie będzie taki zupełnie zimny i chłodny, pomimo tego, że jest zimowy. Dodajemy trochę więcej błękitów i zaraz postaramy się nieco rozświetlić tą taką ciemną na razie głębię. Zwróćcie uwagę, że nawet rozświetlając teraz te kolory na rzece, dodajemy cały czas również na przykład tej żółci neapolitańskiej, która też oprócz tego, że ma zadanie samego rozświetlenia, to mimo wszystko nadaje nam troszeczkę cały czas tego ciepła, podobnie jak to miało miejsce w niebie podczas powstawania chmur.
pojawia się taki bardzo ciekawy odcień szarości, takiej ciepławej troszeczkę, takich nawet beżów powiedziałabym, z domieszką błękitów. Robi się to taki ładny, prześwietlony jakiś kolor, który pokaże nam nieco być może zmarzliny właśnie na wodzie. Samym kantem szpachelki bez użycia wody bielą możemy pokazać na przykład światełka zarówno na wodzie, jak i na lodzie. Szpachlą możemy naprawdę w bardzo różny sposób pracować, bardzo ciekawe, uzyskując efekty. No i tutaj mamy taki przykład, zobaczcie, czegoś, co czasami się każdemu zdarza. Rozlało nam się trochę brudnej wody i tutaj celowo chciałam, żebyście zobaczyli, że dopóki farba w zasadzie jest mokra, bez problemu natychmiast możemy zaretuszować sobie taką pracę i w zasadzie nie ma śladu zupełnie po wodzie. Jeżeli obraz jest już suchy, tam gdzie chlapnęło, nie ma w ogóle wtedy żadnego problemu, dlatego że wystarczy nam troszeczkę mokrej gąbki lub mokrej szmatki i sobie doskonale z tym możemy poradzić. Teraz taką większą szpachlą, zobaczcie, przykładając ją zupełnie na płasko, smarujemy troszeczkę tak, jakbyśmy smarowali masłem chleb. Rozprowadzamy bardzo ładnie takie większe płaszczyzny, dodając nieco nawet pomarańczu do tej bieli, dlatego że chcemy w tej chłodnej zimie uzyskać, pokazać również nieco ciepłego światła. To później nam da taki bardzo ładny efekt, bo obraz będzie z jednej strony kontrastowy, prawda? Pojawią nam się silne cienie i mocne światła, ale ponieważ w niebie pojawiły się ciepłe odcienie chmur, śnieg, pamiętajcie, odbija się tak naprawdę światłem, które mamy na górze. W związku z tym tutaj na tym śniegu też mają prawo pojawić się takie bardzo ciepłe i ładne refleksy. Teraz tymi błękitami i fioletami, kantem szpachelki, będziemy pokazywać brzeg. Ten brzeg będzie zawsze zacieniony. Natomiast śnieg ma to do siebie, że zazwyczaj tam, gdzie pojawia się gdzieś na nim element cienia, wchodzą nam właśnie takie chłodne, błękitawe odcienie. Te odcienie bardzo pasują nam do całości obrazu. Spójrzmy na kolorystykę tego nieba. Tam pojawiają się właśnie te błękity, te fiolety. I tutaj ta sama kolorystyka, nieco przyciemniona, wchodzi nam tak naprawdę w tę partię brzegu śnieżnego i już pomału ukształtował nam się pewien trójwymiar. Teraz po prawej stronie zbudujemy sobie mniejsze drzewka, ponieważ te większe, główne, będą tutaj po lewej stronie na najbliższej od nas wysepce. Będzie to pierwszy plan. Natomiast w tym momencie jesteśmy na etapie budowania drugiego planu. Bardzo łatwo, pociągając sobie bokiem długiej szpachelki, najpierw proste linie, później troszeczkę kładąc szpachelkę na bok, poszerzamy nieco. No i pamiętajmy, że wszędzie musimy zrobić cienie. Dodatkowo, czy to będzie woda, czy to będzie lód, to będzie zawsze działało troszeczkę jak lustro. Więc jeśli coś pojawia się blisko wody, czy to będzie przedmiot, czy to będzie domek, czy też tak jak w tym przypadku drzewa, to musi znaleźć swoje odbicie. Wówczas będzie wydawało nam się na obrazie zdecydowanie bardziej prawdziwe i naturalne. Więc malując bezpośrednio cokolwiek, od razu staramy się zrobić jakieś jego odbicie. Samym kancikiem szpachelki można wyciągać bardzo cieniutkie kreseczki i można to wykorzystać zarówno do gałązek na drzewie, jak i do trawek pod nim. Pędzel maleńki szczeciniaczek. Taki szczeciniak, który jest nieco najpierw rozczapiżony. Można go rozczapiżyć o stolik, o rękę, o paletę mocno. Nie dobieramy wtedy wody, tylko staramy się taką po prostu odrobiną suchej farby delikatnie pionowo dotknąć kilka razy. I tutaj takim jaśniejszym odcieniem, poparcie troszeczkę ochry,
Do tego odrobinę tego takiego bladego, cielistego różu, który tutaj często się nazywa flesh. Być może odrobinę dodajmy również tej żółci neapolitańskiej, bardzo jasnej, do zrobienia światełek i mamy bardzo ładne, delikatne listeczki, które gdzieś tam jeszcze na jesieni widocznie nie opadły, a są taką pozostałością na zimowych drzewach liściastych. No i to, co wspominałam wcześniej, budujemy sobie na pierwszym planie duże drzewo. Najpierw kontury tego drzewa. Chciałabym, żeby to była brzoza. Brzoza jest takim bardzo charakterystycznym dla polskiego pejzażu drzewem. I w jaki sposób ją właśnie namalować, żeby wyglądała całkiem naturalnie. Z jednej i z drugiej strony delikatnymi takimi półłukami nakładamy farby, najpierw ciemne, czyli trochę czerni, ale również ciemnego brązu i odrobinę tego brązu, takiego jaśniejszego również, on się nazywa burnt siena często lub palona siena, w zależności od firmy, jakiej używamy. Ale także w brzuskach charakterystyczne są te białe elementy kory. I też tą biel warto jest tutaj ładnie pokazać z jednej i z drugiej troszeczkę strony. Na razie takimi ruchami, popatrzcie, bocznymi szpachelki, ale żeby to wyglądało jeszcze naturalniej, to od góry przejedziemy leciutko, tak dotykając, tworząc taki rodzaj struktury typowej dla kory. Tak, żeby połączyć teraz te wszystkie płaszczyzny. I jeszcze ta kora posiada w sobie czasami takie elementy nieco mocniejsze, bardziej kontrastowe. I ponieważ jest to zima, dodajmy jeszcze odrobinę na przykład granatu, który pokaże jeszcze lepiej na to, że miejscowo być może partiami na tych pniach leży śnieg. I on ma również te swoje odbicia gdzieś tam, tak jak w całym naszym pejzażu, w kolorystyce granatu, troszeczkę fioletu. Więc wbrew pozorom wiele kolorów wchodzi na taki pień, ale naszym zadaniem jest pokazanie go jako właśnie pnia brzozy. Bokiem szpachelki wprowadzamy troszeczkę takich nieco grubszych gałązek charakterystycznych dla takich drzew właśnie liściastych. I te gałązki, pamiętajcie, nie mogą być tylko po bokach, dlatego że drzewo nie jest płaskie, nie posiada gałązek jedynie po bokach, ale z każdej strony. I naszym zadaniem jest też pokazanie niektórych gałązek z przodu, czyli w skrócie. Obok, żeby ta brzuska nie była zupełnie taka samotna, budujemy nieco mniejszą, węższą, taką bliźniaczą i w identyczny w zasadzie sposób jak tą dużą, tyle że ta jest po prostu węższa. One będą sobie tutaj żyły w pewnym duecie. Bardzo często pod drzewkami mamy jeszcze takie wystające w sposób naturalny dodatkowe jakieś gałązki, trawki. Dobrze jest kilka takich zawsze elementów pokazać, zawsze to tak naturalniej wygląda. Jeszcze kilka drobnych, cieniutkich gałązek. Te drzewka stoją, popatrzcie, na pierwszym planie. W związku z tym kończą się znacznie wyżej niż nasz obszar widzenia tego fragmentu pejzażu. To jest też bardzo ważne, aby pokazać, że widzimy w zasadzie fragment tych drzew, natomiast cała reszta gdzieś tam idzie dalej. Pejzaż wtedy posiada taką kompozycję otwartą. To znaczy, że w każdej chwili moglibyśmy domalować kolejne etapy tego pejzażu. Kompozycja otwarta wydaje się zawsze bardziej naturalna niż taka typowo zamknięta, charakterystyczna dla na przykład martwych natur. Jeszcze troszeczkę pracy samą bielą, pokażemy takie gładkie płaszczyzny śniegu, dlatego że śnieg układa się zupełnie inaczej niż trawa, niż jakaś droga, gdzie mamy piasek, gdzie mamy kamienie. Tutaj mamy bardzo gładkie, takie obłe połacie zawsze tego śniegu i dobrze jest właśnie szpachelką takie szersze partie pokazać.
samo jak pracowaliśmy na tych drzewkach po prawej stronie na drugim planie, tutaj też powinny pojawić się jakieś elementy pozostałości pojedynczych gdzieś listeczków, natomiast będziemy pracować już troszeczkę inaczej. Nie będą one tak drobne jak te z tyłu, ale bardziej takie pojedyncze i większe. Musimy pamiętać o wielkości i odległości. Kolorystyka w zasadzie bardzo podobna, ciepła, też używamy tutaj żółci neapolitańskiej na rozjaśnienie, troszeczkę ochry, odrobinkę możemy dodać pomarańczu, tego brązu ciemniejszego, sieny palonej. To jest taka bezpieczna tutaj dla nas barwa, która gdzieś tam pojawia się w naszym obrazie w różnych jego etapach. I w zasadzie nasz obraz jest gotowy. Zajęło nam to zaledwie kilka minut. Czas na oderwanie naszej taśmy papierowej, która pokazała, jak pięknie nam wyszedł obrazek na tym obszarze wewnętrznej partii płócienka. Teraz należy przystąpić do namalowania ramy. No tutaj będziemy niestety potrzebowali nieco więcej czasu. Będę tutaj używała tak zwanej pasty strukturalnej. Taką pastę możemy nabyć w każdym sklepie artystycznym. Nakładamy ją grubo szpachlą, ponieważ chcemy stworzyć pewnego rodzaju imitację drewna. Tak, żeby obrazka nie trzeba było już oprawiać, żeby on był taki gotowy do powieszenia na ścianę. Taki obrazek to doskonała propozycja na przykład na prezent dla kogoś. Nie wymaga od nas naprawdę zaangażowania finansowego, nie musimy go oprawiać, a jak wiadomo, oprawa czasami jest droższa od samego obrazu, od samego namalowania. Możemy kilka takich też obrazków zrobić w takich samych ramkach. One nam stworzą piękną na przykład kompozycję, dyptyk, tryptyk na ścianie. No i grubo idzie tutaj ta pasta strukturalna. Musimy również pamiętać o tym, żeby nałożyć ją na boki, ponieważ boki będą tak samo widoczne i muszą być identycznie zamalowane jak ten przód. Z jednej strony tworzymy deskę, ta deska się kończy, idzie następna deska. Wyobraźcie sobie, że ułożylibyście sobie cztery takie deski stykające się ze sobą. W taki sposób właśnie musimy nanieść tą pastę strukturalną, żeby stworzyła wrażenie takich czterech ułożonych ładnie ze sobą deseczek. I tak jak drewno posiada takie wgnioty, takie słoje podłużne, tak my musimy tutaj troszeczkę powgniatać taką podłużną szpachelką, pomanewrować tak, aby wyszedł nam bardzo ładny i ciekawy efekt. Teraz czekamy co najmniej dobę. Musimy zaczekać na wyschnięcie. Kiedy już wyschnie nam to wszystko, obklejamy sam obrazek. Dlatego, żeby on nie uległ w tym momencie zniszczeniu, ponieważ moglibyśmy go niechcący zamalować i to jest bardzo istotne. Zamalowałam to wszystko na ciemny brąz i znowu zaczekałam, aż wyschnie. Tu można podsuszyć suszarką, będzie szybciej. Teraz używam takiej farby, która jest miedziowa. To jest taki ładny kolor błyszczącej miedzi i delikatnie, lekko, zupełnie na płasko, zwróćcie uwagę, wprasowywuję tą farbę, ale tylko w wystające, wypukłe elementy naszej ramki. I to jest bardzo ważne, żebyście nie zamalowali teraz wszystkiego, bo nie byłoby sensu malowania wcześniej tego na ciemny brąz. Chodzi o to, żeby teraz uzyskać taki naturalny efekt trójwymiaru. Dopiero tak naprawdę w tym momencie widzimy
dokładnie faktury, piękne faktury, które pojawiły się wcześniej, a których tak naprawdę na jednolitym kolorze nie było widać. Teraz pomalutku tą farbą nanosimy wszystko po kolei, kawałeczek po kawałeczku. Ważne, żeby płasko przykładać ten pędzelek, żeby farba nie weszła nam za grubo. I pamiętamy również o bokach, żeby w identyczny sposób te boki potraktować. Obraz będzie wyglądał przepięknie, jak w naturalnej drewnianej ramie. Wydaje mi się, że ona bardzo pasuje do tego zimowego pejzażu, ponieważ sam pejzaż ma przewagę kolorów chłodnych, ale jak widzieliście, pojawiły się też w nim elementy ciepłe.